Witajcie, dzisiaj sprawdzimy sobie pobór prądu w stanie spoczynku. Od pewnego czasu zauważyłem, że po dłuższym postoju auto zaczyna gorzej zapalać, rozrusznik znacznie wolniej kręci. Może być to spowodowane dwoma rzeczami. Pierwsza to niestety może być już akumulator do wymiany, ale druga może być też związana z tym, że kradnie nam coś prąd, jakiś odbiornik po prostu się nie wyłącza i jest zbyt duży pobór prądu w stanie spoczynku i rozładowuje nam ten akumulator, dlatego też dzisiaj sobie zmierzymy pobór prądu. Najlepiej jest to zrobić w ten sposób, aby nie rozłączyć trwale klemy od akumulatora. Unikniemy dzięki temu ponownemu ustawianiu zegarków i różnych ustawień. Dlatego też najlepiej jest przewiązać tutaj kabel pod klemą bezpośrednio do zacisku akumulatora i podłączyć ją pod sondę multimetru. Następnie drugą sondę podłączamy pod klemę i w tym momencie, gdy rozłączymy klemę, miernik będzie nam już pokazywał wartość pobieranego prądu. Ja już mam tutaj wszystko podłączone. Wystarczy zdjąć klemę i miernik będzie nam pokazywał, jaki prąd nam pobiera. Miernik mamy tutaj ustawiony na zakres 10 A, dlatego też interesuje nas tutaj ostatnia cyfra. Wartość ta nie powinna przekraczać tutaj piątki, czyli 50 mA. Widzę, że tutaj utrzymuje się przez dłuższy czas na 30 mA, tak więc powinno być dobrze. Tutaj te wahania są pewnie spowodowane jakimś poborem prądu komputera, ale powinno być tutaj dobrze, powyżej 50 mA powinniśmy się zacząć martwić, że coś kradnie nam prąd. W tym przypadku ewidentnie będzie wina leżała po stronie akumulatora.